W miniony poniedziałek do brzeskich policjantów zgłosiła się 80-letnia mieszkanka Brzegu, która opowiedziała policjantom, że została okradziona. Ta starsza pani powiedziała policjantom, że kilka dni wcześniej do jej drzwi zapukała młoda kobieta, która przedstawiła się jako pracownik opieki społecznej. Powiedziała, że ma propozycję dla tej starszej pani, że może jej pomóc. Warunkiem jest okazanie odcinka wypłaty emerytury. Wtedy może uzyskać pomoc w postaci żywności. Gdy starsza pani była zajęta szukaniem tego odcinka, ta młoda oszustka plądrowała jej mieszkanie. Po chwili 80-latka zorientowała się, że pracownica opieki zniknęła, a wraz z nią biżuteria oraz pieniądze o łącznej wartości 27 tysięcy złotych. W tej chwili brzescy policjanci szukają tej młodej kobiety, a my przestrzegamy przed tym, żeby uważać, kogo wpuszczamy do domu. Zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy zadzwonić na policję, zgłosić taką informację. Policjanci przyjadą na miejsce, sprawdzą, kim jest osoba, która puka do naszych drzwi. Możemy również to zrobić samodzielnie, dzwoniąc choćby do instytucji i sprawdzając, czy rzeczywiście taka osoba pracuje w danej firmie i została do nas przez tą firmę wysłana.